Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, dlaczego czasem lepiej w Babel użyć inputa, a nie tekstu, żebyśmy też wyświetlili tekst, tylko wyświetlili tekst. Dlaczego jest lepiej? Już pokazuję na przykładach. Przejdźmy sobie do nowej strony. Nazwijmy ją test. I tutaj mamy taką kontrolkę jak tekst. Ona po prostu coś nam wyświetla. I ona wyświetla zawsze teksty. Możemy tu użyć BB Code i różne rzeczy, na przykład potrafi też rozpoznać, że jest link albo e-mail i zaświecić to w odpowiednim kolorze. Te kolory możemy też wyedytować w naszym stylu i tutaj mamy po prostu wyświetlony tekst. Więc na przykład możemy wyświetlić sobie jakąś liczbę i obejrzeć ją. No i to tyle. Po prostu ta kontrolka służy do wyświetlania tekstu. Ale jest też taka kontrolka jak input i ona też może nam wyświetlać tekst. Normalnie, jak weźmiemy sobie tą kontrolkę, to tutaj po prostu możemy sobie różne rzeczy wpisywać. Ale ta kontrolka ma kilka opcji. Pierwsza opcja to jest content format. Tu można ustawić, że na przykład tu chcemy wyświetlać tylko liczby. Jak zrobimy preview, to tutaj będziemy mogli wpisać tylko liczby. Ale to, co jest też ciekawe, to to, że możemy ustawić, aby ta kontrolka była wyłączona, żeby te liczby były wpisane tylko przez nas, przez twórców Babel albo w jakiś inny sposób wypełnione. Więc jak tutaj mamy jakieś elementy i tak zaznaczone, to my nie możemy tego edytować jako użytkownik. Mamy tak samo jak z tekstem. Po prostu wyświetla nam się to i nie możemy tutaj nic zmienić. Po prostu to sobie widzimy. Jaka jest teraz przewaga nad tą kontrolką input z liczbą na przykład, nad tą kontrolką z tekstem? A taka, że tego inputa możemy później gdzieś wykorzystać, jakąś wartość i zrobić jakieś obliczenia matematyczne na przykład. Jeżeli tutaj sobie weźmiemy format liczba, bo możemy też wybrać inne formaty, na przykład data, jakieś procenty i tak dalej. Więc jak sobie popracujemy z jakimiś obliczeniami matematycznymi, na przykład dodamy sobie kontrolkę kolejną, znowu input, nazwijmy ją sobie, to nazwijmy jakąś, tu dajemy sobie input x i tu initial content damy sobie pusty, ale wybierzemy, że to jest integer i zduplikujemy sobie naszą kontrolkę. Nazwiemy tą drugą y. To w tekście możemy sobie policzyć takie rzeczy, na przykład ile jest x plus y, w taki sposób, że damy sobie tutaj x plus y równa się dynamiczne dane. Więc weźmiemy x value i dodamy do tego y value jest preview. I tekst pozwala nam obliczyć różne rzeczy. Znaczy wpisuję jakieś rzeczy i od razu mamy tu obliczenia niżej. Tak samo input jest w stanie coś takiego obliczyć. Dajmy sobie inputa teraz. I tu jako wartość początkową wpiszemy sobie podobnie jak tam, czyli input x value plus input y value. Zaznaczam, żeby nie dało się tego edytować. Preview. Znowu wpisuję coś, wpisuję. Tu i tutaj mam obliczenia. Ale teraz, jeżeli już te obliczenia chcę gdzieś znowu wykorzystać, to niestety z tekstu nie będę mógł wykorzystać tej wartości. Będę musiał jakoś się bawić i męczyć, żeby wyciągnąć wszystko to, co jest po równa się i to skonwertować na liczbę, albo tak naprawdę, żeby sobie nie utrudniać, mógłbym tu od razu wziąć o tak i wtedy będę miał tutaj ładniejszą liczbę od razu policzoną. Więc tu mam liczbę i tu mam liczbę, a teraz jak popracować sobie na tym? Więc znowu weźmiemy sobie jakiegoś kolejnego inputa albo tekst, bo powiedzmy tutaj już mamy ostateczne wyliczenia. Weźmiemy sobie nasz tekst i chcemy z tego tekstu pomnożyć przez 2 na przykład. Więc weźmiemy sobie input x value z tego tekstu, nazwijmy go sobie jakoś inaczej, cząstkowe. Tego inputa też sobie nazwijmy cząstkowe. Więc jak weźmiemy sobie teraz ten tekst z właśnie, nie jesteśmy w stanie nawet go wziąć, bo tutaj nigdzie nie mamy tekstu do wyboru. Mamy jedyne co, to te kontrolki input.
więc nie możemy sobie wykorzystać takiego tekstu znowu gdzieś indziej do obliczeń następnych. Więc jak chcemy wykorzystać, robić jakieś obliczenia cząstkowe, to właśnie ten input jest dużo lepszy, który ustawiamy, że nie jest edytowalny. I tutaj mogę sobie zrobić bardzo łatwo input cząstkowe razy. Tutaj wybierzmy, że to jest liczba, bo wtedy będzie mi podpowiadało jakieś znaki mnożenia. Więc mamy value more razy 2. Tym sposobem zamieniając właśnie ten tekst na inputa, który nie jest edytowalny, mogę robić sobie jakieś obliczenia cząstkowe. Tu wprowadzam dane kolejne. Tutaj mam obliczenie, którego już nie jestem w stanie wykorzystać, ale tutaj mam sumę tych dwóch liczb i mogę to znowu pomnożyć np. przez 2, albo znowu wykorzystać gdzieś indziej. Więc właśnie tym się różni input od tekstu. Input taki z wyłączoną możliwością edycji, że można go wykorzystywać w cząstkowych obliczeniach, że można wziąć jego wartość i coś z tym później zrobić. A nie tylko, jak tu w przypadku tekstu, wyświetlić użytkownikowi i tyle. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę. Zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć!